Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak. Mam dla Was świetne wieści. Wracamy z serią Footgol News, jednak w zupełnie nowej formie. Dziś zaprezentuję Wam 20 najciekawszych oraz najważniejszych piłkarskich wiadomości z ostatnich dni. Jak poinformował angielski Daily Mail, Paulo Dybala porozumiał się z Juventusem w sprawie nowego, 5-letniego kontraktu, który co ciekawe nie będzie zawierał kwoty odstępnego. Argentyńczyk ma zarabiać około 120 tysięcy funtów tygodniowo. Ponoć Manchester United był w stanie zaproponować mu dwukrotnie wyższą kwotę, jednak Paulito, przynajmniej jak na razie, zamierza pozostać w Turynie. Pepe Reina jest krok od podpisania kontraktu z Milanem. Umowa Hiszpana z Napoli wygasa latem, dzięki czemu Rossoneri pozyskają bramkarza za darmo. Reina ma być zabezpieczeniem dla ekipy z Mediolanu na wypadek odejścia Gigi Donnarumy. Według La Gazety dello Sport Wojciech Szczęsny zagra w niedzielnym starciu Juventusu z Udinese. Dla Polaka będzie to 17. mecz w tym sezonie. Jak do tej pory w barwach Starej Damy zanotował aż 12 czystych kąt. UEFA wszczęła postępowanie przeciwko PSG oraz jego kibicom, którzy podczas meczu z Realem zaprezentowali efektowne racowisko. Jeden z przywódców paryskich ultrasów przyznał, że koszty opraw częściowo są pokrywane przez piłkarzy oraz władze klubu. Manchester United od 25 lat sezon w sezon wygrywa w zestawieniu średniej frekwencji klubów Premier League. W tym roku również jest nie inaczej. Na trybunach Old Trafford średnio zasiada 75 tysięcy kibiców. Na drugim miejscu znajduje się Tottenham z frekwencją wynoszącą 68 tysięcy fanów na mecz. Jak donoszą włoskie media, Mario Balotelli zostanie powołany na nadchodzące mecze towarzyskie reprezentacji Włoch. Napastnik Orzesenis w tym sezonie zdobył 22 bramki w 30 spotkaniach. Podczas meczu Serie B pomiędzy Perugią a Brescią doszło do włamania do szatni ekipy gospodarzy. Skradziono m.in. telefony, biżuterię, a także zegarki zawodników. Kamil Grosicki po raz pierwszy od grudnia zagrał w wyjściowym składzie Hull City. Na nieszczęście jego drużyna przegrała z FC Millwall 1-2. Polak zaprezentował się na tyle słabo, że lokalna prasa stwierdziła, że nie zasługuje na grę w wyjściowym składzie. Szef włoskich sędziów w wywiadzie dla telewizji Rai Sport przyznał, że debiut wideopowtórek dostępnych dla sędziów budzi sporo kontrowersji i jeszcze nie wie, czy VAR będzie obecny również w przyszłym sezonie Serie A. Trener Ryszard Orłowski zakończył swoją współpracę z reprezentacją Belize. Oznacza to, że w tym momencie jedynym polskim selekcjonerem seniorskiej reprezentacji jest Adam Nawałka. Jak informuje hiszpańskie El Mundo Deportivo, Emre Can, którego kontrakt z Liverpoolem wygasa wraz z końcem tego sezonu, opóźnia swój transfer do Juventusu, gdyż czeka na ofertę z Realu Madryt. Trener Adam Nawałka ogłosił powołania zagraniczne na marcowe mecze Polaków. Na liście znaleźli się m.in. Bartosz Białkowski, Paweł Jaroszyński, Dawid Kownacki, a także wracający po kontuzji Arek Milik. Kamil Wilczek oraz Łukasz Teodorczyk przełamali swoją niemoc strzelecką. Ostatnio lepiej sobie radzi napastnik Anderlechtu, który w dwóch ostatnich meczach zanotował 5 trafień. Z kolei jego kolega z Brøndby w zeszłym miesiącu ustrzelił 3 bramki. Po przegranym 0-2 meczu z Arsenalem trener Milanu Gennaro Gattuso nie krył swoich pretensji do Hakana Çalhanoğlu, który nie wykorzystał ryzykownego wejścia Dawida Ospiny i nie wymusił rzutu karnego. Ja bym się przewrócił, dotknął go. Był kontakt, ale niech będzie, że nie było karnego, jednak jak Hakan mógł się tam nie przewrócić? Po sobotnim meczu Realu z Hetafe kamery telewizyjne zarejestrowały niezwykłą bramkę zdobytą przez syna Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, asystował mu przy niej sam Lucas Vázquez. Niedawno chłopak zaprezentował również swoją muskulaturę w mediach społecznościowych. Jak widać, rośnie nam kopia CR7. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że FC Barcelona próbuje sprowadzić do siebie Antoana Griezmana. Klauzula odkupu Francuza wynosi 100 milionów euro. Jak informuje hiszpańska marka Blaugrana, by móc zrealizować transfer Francuza i przy tym zbilansować budżet, musi sprzedać przynajmniej 3 zawodników. Faworytami do opuszczenia klubu są Denis Suarez, André Gomes oraz Aleix Vidal. HSV to jedyny klub, który gra w Bundeslidze nieprzerwanie od jej powstania. W tym momencie znajduje się jednak w strefie spadkowej. Nikogo więc nie dziwi wczorajsza decyzja o zwolnieniu prezesa oraz dyrektora sportowego klubu z Hamburga. Być może ta zmiana przyczyni się do powrotu HSV na właściwe tory. Włoskie media są przekonane, że Kładła Asamoah nie przedłuży wygasającego niebawem kontraktu i latem przeniesie się do odwiecznego rywala Juventusu, Interu. Unai Emery całkowicie zawiódł włodarzy PSG, w zeszłym roku przegrywając Mistrzostwo Francji, a w tym odpadając z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału. Jego dni w Paryżu są policzone. Według wiarygodnych źródeł takich jak L'Equipe czy Le Parisien, władze PSG spróbują sprowadzić Mauricio Pochettino lub Antonio Conte. Drugoligowy francuski zespół Tour FC poinformował o śmierci piłkarza swojej młodzieżówki Tomasa Rodrigueza. 18-latek został znaleziony martwy w klubowej akademii wczoraj nad ranem. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.